Mam na imię Ola, mam 24 lata i jestem inżynierem budownictwa. Na budowę muszę chodzić w spodniach, do tego mam kamizelkę, kask i no, buty ochronne, no a po pracy lubię chodzić w sukienkach. Wychodzę za mąż za Mikołaja, poznaliśmy się w liceum i kocham go nad życie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jesteśmy narzeczeństwem od... Tak? Narzeczeństwem się mówi? Wychodzę za mąż z miłości. Jesteśmy razem już od 6 lat, zdążyliśmy bardzo dużo przeżyć i jesteśmy pewni, że bardzo się kochamy. Inspiracje dotyczące wesela zbieram już od kilku lat, ponieważ dla mnie jest to bardzo ważny dzień, o którym marzyłam od kiedy byłam mała. Mój ślub wyobrażam sobie w takim rustykalnym stylu. Dużo świeczek, dużo światełek. No i oczywiście piękna panna młoda w cudnej sukience. W mojej sukni ślubnej chciałabym wyglądać skromnie. Nie, jeszcze raz, nie chcę wyglądać skromnie. Nie. Chciałabym, żeby moja suknia ślubna była prosta, ale bardzo bogata. Całe moje wesele jest już zaplanowane. Nie mam tylko sukienki i nie mam na nią żadnego pomysłu. Dzień dobry. Cześć. Cześć, Izabela. Ola, bardzo mi miło. Hej, fajnie, że jesteś. Ola, jakiej sukni szukasz? Jeszcze do końca nie jestem pewna, ale wesele mamy zaplanowane trochę w stylu boho. Okay. Motywem przewodnim będzie gipsówka, więc chciałabym, żeby ta sukienka trochę oddawała taką delikatność gipsówki. Okay. Wesele będzie w lipcu, więc musi to być sukienka przewiewna. No i resztę to zdaje się na ciebie. Czy mierzyłaś już wcześniej jakieś suknie ślubne? Nie, to będzie mój pierwszy raz, więc jestem bardzo podekscytowana, bo jeszcze nigdy się nie widziałam sukni ślubnej. No to ja też jestem podekscytowana. No dobrze, to chodź ze mną, porozmawiamy jeszcze o tej sukni idealnej i będziemy mierzyć. Super. Zapraszam. Dzięki. Jak weszłam i zobaczyłam te wszystkie piękne sukienki, brokatowe, z pięknymi, długimi trenami, po prostu idealne miejsce dla wszystkich panien młodych. Ola, ty na co dzień w pracy raczej masz takie mało kobiece ubranie. Tak, to prawda. Pracuję na budowie, chociaż dużą część czasu spędzam w biurze, ale no jednak sukienka nie jest niestety ubraniem, które mogę na co dzień założyć, no bo wiadomo. Ale lubisz sukienki? Tak, bardzo lubię, bardzo lubię. A co ty w tym swoim stroju z kaskiem budujesz? Aktualnie jestem na budowie wieżowca w Warszawie. Aha. Około 40 pięter. I to jest moja pierwsza budowa, więc jeszcze nie wiem, co w życiu będę mogła budować. No to fajnie, bo że ty jesteś taką, wiesz, delikatną, młodziutką kobietką, a to po prostu wielki budynek. To musi być prawdziwe wyzwanie, co? Trochę jest, aczkolwiek daję radę na razie. Olu, to powiedz proszę, jak myślisz, że powinna wyglądać ta twoja suknia, żeby pasowała do twojego pomysłu na wesele? Chciałabym sukienkę w kształcie litery A, o takim prostym kroju, ale z bogatymi zdobieniami. Aha. Ewentualnie jakąś prostą księżniczkę, w sensie nie bardzo rozkloszowaną. Mhm. Na razie myślę, że chciałabym mieć, żeby ta sukienka była w kolorze takim szampańskim, brzoskwiniowym, nie żadna kość słoniowa, tylko żeby trochę jednak miała takiego koloru. No i bardzo mi się podobają sukienki z delikatnymi rękawkami. Takim nawet niekoniecznie jakby dookoła ręki, ale żeby jednak te ramiona były przykryte. Ale no, tak jak mówiłam, jeszcze nie jestem pewna, co bym chciała, więc to jest na razie takie moje, to co mi się na razie podobało. Suknia na takie wesele powinna być zgodna z tym planem, czyli niby niezobowiązująco, a jednak wyjątkowo i trochę elegancko. Czyli wygodnie, swobodnie, a z wdziękiem. No i to jest ciężko taką suknię. Ty masz zaplanowane już dosłownie wszystko. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o ślub. Dokładnie. I tylko tej sukni brakuje. I tylko tej sukni brakuje, dokładnie. A czy, Olu, ty konsultowałaś na przykład ze swoim narzeczonym to, jak powinna wyglądać twoja suknia ślubna? Chciałabym, żeby to była dla niego niespodzianka, ale mam takie zapisane swoje inspiracje i jak się okazało, mój narzeczony 2 miesiące temu również pokazał mi taką swoją jakby sukienkę, która dobrze wyglądała, jego zdaniem. I była to dokładnie ta sama sukienka, którą ja już zapisałam dosłownie 5 razy w ciągu kilku lat, kiedy ja ten ślub sobie planowałam w głowie. Boże, brzmi jak facet idealny spośród miliona sukienek w internecie, bo prawdopodobnie tę samą, którą ty? Więc myślę, że jeśli chodzi o sukienkę, to mamy bardzo podobny gust i że po prostu mi się spodoba to, co wybiorę. Opowiedz mi o tej sukni. To rozumiem, była literka A? Z delikatną koronką, aha, właśnie w takim kolorze szampańskim, z delikatnymi rękawkami, właśnie tylko rozciętymi tak pod spodem, że one po prostu sobie tak delikatnie spływały.
tak naprawdę była bardzo prosta, ale jakby w tej prostocie bardzo elegancka i tak mi się też bardzo pasowała do tego, co ja już sobie mam w głowie. Jezu, czy uda mi się utrafić? No dobrze, będę się starała, ale najważniejsze dla mnie to, żebyś też pomierzyła różne suknie. Tak, ja też bym chciała jakby zmierzyć różne sukienki, żebym kiedyś nie pomyślała sobie, Jezu, a może ja mogę wybrać jakąś inną. No właśnie. A tak będę wiedziała, w czym dobrze wygląda, w czym nie, bo może wcale literka A nie będzie sukienką dla mnie, może będę się czuła dobrze w czymś innym. Czy zaczynasz czuć taką presję czasową, że jest coraz bliżej i ten stres w tobie się pojawia, czy nadal jest luzik? Nie, ja się właśnie bardzo stresuję, ponieważ ja sobie to zaplanowałam od A do Z i po prostu ja już boję się, że coś nie wyjdzie. Zwłaszcza, że różne rzeczy się dzieją na świecie i jakby wiem, że nie nad wszystkim mogę zapanować i nie na wszystko mam wpływ, więc jeżeli ja już się tak stresuję, ja naprawdę się boję, co będzie te 2 miesiące przed ślubem, kiedy naprawdę wszystko zacznie być już bardzo blisko. Znam stres przedślubny nie tylko ze swojego doświadczenia. Spotkałam masę panien młodych. Są te spokojne, są te nieco zestresowane i są te szalone. Szalone? No, gwarantują niesamowitą zabawę, jak się to obserwuje, ale co one przeżywają? To jest piekło. A dzisiaj przed wyborem sukni to chyba się nie stresujesz, co? Trochę się stresuję, ponieważ wiem, że to już jest wybór taki ostateczny. Że Raz na zawsze. Ja planuję jeden ślub w życiu, więc to jest jedyna sukienka ślubna, którą ja będę miała na sobie. No właśnie, stres potrafi, no co, doprowadzić do bólów głowy, do wypadania włosów, do konfliktów w rodzinie. Naprawdę tych negatywnych skutków stresu jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast trzeba sobie znaleźć taki sposób, żeby sobie z nimi radzić. Ja mam coś super dla zestresowanych panien młodych. Zaraz ci tutaj pokażę moje magiczne kropelki. Słuchaj, to są olejki CBD z polskich upraw. Bardzo bezpiecznie, podwójnie przebadane, nie odurzają, nie uzależniają, ale taki olejek działa cuda. Dzięki niemu masz super samopoczucie, możesz się zrelaksować. Jednocześnie te kropelki poprawiają skupienie, więc wiesz, nie będziesz miał takiego problemu. Jezu, wybudować 35. piętro, czy może zdecydować się na morelowy balon? Naprawdę, w pracy będziesz zajmowała się pracą, poza pracą swoimi innymi zajęciami. Świetnie poprawia też sen i ogólnie naprawdę to jest coś, co warto mieć w swoim domu. Są różne stężenia tych olejków, są też różne smaki. Tutaj jest właśnie lime, czyli limonka, mamy wanilię i miętę z czekoladą. Który smak lubisz najbardziej? Myślę, że wanilię. Też tak pomyślałam. To ja ci daję ode mnie kropeleczki waniliowe. Dziękuję, kochanie. Bardzo. Myślę, że się przydadzą. I wiesz, o co chodzi, też w dniu ślubu, kiedy ten stres się pojawia, to może być super sposób na odprężenie. CBD to są naturalne olejki z konopi, które pochodzą z certyfikowanych, sprawdzanych upraw i które tak naprawdę mają służyć naszemu zdrowiu. Także miej to zawsze w torebeczce. Super, bardzo dziękuję. Potem ci dam torebeczkę, bo schodzą do sukienki. A teraz co, lecimy wybrać suknię. Jasne. Zapraszam, chodź. Zaczynamy od sukienki, która podkreśla figurę, jednocześnie całe ciało zakrywając. Ola, co ty na to? Wow! No, nie widziałam siebie jeszcze tak, nawet w wyobraźni, w rybce. Ale naprawdę warta rozważenia opcja. Nie myślałam, że taka sukienka w ogóle może mi się spodobać. Kojarzy mi się z taką bardzo grubą firanką, ale kiedy ja ją zobaczyłam na sobie, to totalnie zmieniłam zdanie. Super, bardzo ładnie podkreśla talię. Nie spodziewałam się, że mogę w tej sukience dobrze wyglądać, ani że jest wygodna do chodzenia, bo raczej wydawało mi się, że będę musiała robić małe kroczki, a naprawdę jest bardzo wygodna. To jest właśnie taka typowa dla stylu boho koronka, która jest właśnie elastyczna, która jest bardzo dzięki temu mięciutka, wygodna. No i faktycznie ma taki dosyć mocny ten swój wzór, ale myślę, że ta suknia tak podkreśliła twoją niesamowitą figurę, że no absolutnie bronisz tej ryby i ty jesteś idealną kobietą do rybki. Jesteś wysoka, masz przepiękną talię, masz wspaniałe biodra, no po prostu patrzę i nie wierzę, jak to dobrze wszystko wygląda.
No ona jest po prostu stworzona do noszenia sukni okroju ryby. Ideał. Masz tutaj też długi rękaw. Powiedz mi, jak się z tym czujesz? Tak, bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba długi rękaw, bo podkreśla taką delikatność tych rąk. Super, bardzo skromna, a jednocześnie taka wyrazista sukienka. Super. No dobrze, potrzebuję takiej twojej podpowiedzi. Co w tej sukni jest super, co nie, czego dalej szukamy? Podoba mi się bardzo dekolt, ponieważ jest bardzo odważny, a jednocześnie nic nie widać, więc bardzo ładnie wygląda moim zdaniem. Tren jest bardzo ładny, chociaż zastanawiam się, jakby to było na weselu, kiedy rzeczywiście ja muszę chodzić, tańczyć i taki tren jest długi, aczkolwiek bardzo mi się podoba. No i bardzo mi się podoba koronka. Tylko jakbyśmy mogły spróbować coś, gdzie jest jej troszkę mniej. A czy tobie brakuje w tej sukni jednak trochę błysku, koralika, cekinka? Czy jest okej taka totalnie sote wersja? Nie, zdecydowanie chciałam spróbować coś bardziej szalonego. Okej. No dobra, ja tak sobie pomyślałam, że zaczniemy od takiej sukni, która jest najbliżej ciała. I każda kolejna, którą będziemy mierzyć, będzie trochę większa. Mamy teraz rybę. Przejdźmy do literki A. Postawiłabym na coś, co będzie się zdecydowanie bardziej błyszczało, ale co też przy okazji będzie miało taki fajny dekolt jak tutaj. Ale nie będzie rękawa. Co ty na to? Super. Nie mogę się czekać. Będzie zupełnie inna. W ogóle nie było tutaj reakcji, której oczekiwałabym po dziewczynie, która pierwsza zmierzy suknię ślubną i jest tak podekscytowana na to mierzenie, jakby nie wydarzyło się nic. Na zasadzie powiedziała, no ładna ta sukienka. I ja wiedziałam, że to jest katastrofa. Jakby ratuj się kto może, musimy szybko mierzyć kolejną. Olu, suknia okroju literki a ty w niej, jak wygląda? Wow, naprawdę wow, ślicznie wygląda. Jezu, no nareszcie widzę, że w tych oczach coś się zadziało, jakaś emocja się pojawiła. Jest przepiękna, jest delikatna, taka delikatna, a jednak no jest przepiękna, naprawdę. Taka prostota, połączona jednak, tutaj mamy dużo brokatu, dużo jest tej spódnicy, więc naprawdę robi sukienka wrażenie. Te rękawy z tyłu, no po prostu piękna. Muszę nieskromnie powiedzieć, że naprawdę dobrze mi wygląda, moim zdaniem. Uwielbiam twoją nieskromność, poproszę więcej jej. Naprawdę, jest cudna. Wygląda jak bogini. Zdecydowanie widzę, Jezu, nareszcie, przy drugiej propozycji, po Oli, że jej się podoba. Że już jest szczęśliwa, zadowolona, że w sumie już z tą suknią mogłaby wyjść. Ty jeszcze nie miałaś czasu takiej się dokładnie przyjrzeć, bo to są twoje pierwsze sekundy w niej, ale zobacz, że ona ma już też tutaj tak ukrytą pod spodem koroneczkę. Tak, to jest takie subtelne wykończenie. Trochę mi się to rzuciło już w oczy. Rzeczywiście bardzo ładnie. Mówiłaś, że w tej pierwszej sukni dekolt jest odważny, tu jest jeszcze odważniejszy. Powiedz mi, jak się z tym czujesz, bo wygląda to bosko, ale twoje samopoczucie jest dla mnie ważne. No dekolt jest super, właśnie jest bardzo odważny, ale wszystko jest na swoim miejscu, nic nie chce uciekać. No jakby nie muszę nic tutaj poprawiać, ekstra. Masz pięknie znowu zaznaczoną talię, ty masz bardzo subtelną urodę, dlatego te cieniutkie ramionczka i ten delikatny błysk, który tutaj jest na tej sukni, super wyglądają na tobie. No i faktycznie powiem ci, że literka A przy twojej figurze wygląda cudnie, bo bardzo mi się to podoba. Takie połączenie, wiesz, z jednej strony, że jest tak zapiera dech w piersiach, a z drugiej strony jest ten wdzięk. Jezu, jak ładnie. Zwróć uwagę jeszcze na te boki, tam jest taka cielista koronka, więc w ogóle mamy takie wrażenie, że ta suknia, wiesz, unosi się praktycznie. Tak, dokładnie. Nie jest na niczym wsparta, ale faktycznie pomimo tego, że jest to całkiem spory, przeźroczysty kawałek, nie mam wrażenia takiej golizny. Nie, ty nie też absolutnie, nie? Absolutnie. Super. No i z tyłu znowu jest koroneczka, no i słuchaj, no musimy powiedzieć o tym, no bo to jest w ogóle obłęd, to jest czad i obłęd. Ty mówiłaś mi o tym, że chciałabyś mieć wianek. Tak. I uważam, że połączenie wianka z tym rodzajem rękawa, trenu, nie wiem jak to nazwać, welonu zaczynającego się na ramionach jest super opcją,
bo też nie każdy lubi połączenie wianka z welonem, a tutaj jakbyś miała trochę welon, a ty będziesz miała wianek, więc wydaje mi się, że to może wyglądać świetnie razem. Jest naprawdę, jak wróżka, jak elfik, po prostu mam milion takich skojarzeń super słodkich i takich. No i pięknie się błyszczy ta sukienka, ja jestem trochę sroka, nawet trochę bardzo, więc tym bardziej mnie to naprawdę urzeka. Po prostu zakochałam się w tej sukience. No dobrze, druga propozycja jest naprawdę... To prawda. Cieszę się, że się zgadzamy, ale zobaczmy dalej, bo rybeczka była może trochę dla Ciebie za wąska, tu jest troszkę szerzej, już Ci się bardziej podoba. Ciekawa jestem, czy krok dalej, czyli jeszcze szerszy dół, to już będzie krok za daleko, czy to może będzie już na 1000000% to. No sprawdzamy? Już się nie mogę doczekać w takim razie. No dobra, to kolejna suknia, tym razem będzie księżniczka. Super. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Czas na suknię okroju księżniczki. Ciekawa jestem, czy Ola się zakocha, czy stwierdzi, że to ją przytłacza. Olu, czas, żebyś zobaczyła się w księżniczce. Wow, piękna jest. Jest przepiękna, jeszcze ten tren taki długi. Cudne, piękne rękawy, piękne zdobienia, a jak się błyszczy. Mm-hmm. Jak już mi powiedziałeś, że jesteś sroczką, to pomyślałam sobie, jak szaleć, to szaleć. To szaleć, no, naprawdę jest przepiękna. Piękny gorset. Pięknie podkreślona talia, cudne rękawy, delikatne, naprawdę. Bardzo ładna. Nie wiem, co mam powiedzieć nawet. No jest przepiękna. Myślę, że jakby Mikołaj mnie w niej zobaczył, to wypadł. Naprawdę. Ona daje Ci takie poczucie, że jesteś panną młodą. I tak. Już tak. W głowie świeci się lampka, że Jezu, to już niedługo! Tak, to jest chyba pierwsza suknia, mimo że ta poprzednia bardzo mi się podobała, to jest chyba taka pierwsza suknia, przy której naprawdę się tak poczułam panną młodą. No nie pomyliłam się. To była propozycja idealna. Ola wygląda bosko. Czyli jednak ty potrzebujesz wersji na bogate dziecko. Chyba tak. Chciałam to zdusić, ale chyba po prostu wychodzi ze mnie. Chciałam zdusić w sobie księżniczkę, ale nie dało rady. Tak, ale nie dało rady. Piękne są te zdobienia. Błyszczy się po prostu idealnie. Wspomniałaś tutaj o trenie, który faktycznie jest długi i on jest spektakularny. I takie wejście w takiej sukni z trenem naprawdę robi wrażenie na wszystkich gościach. Natomiast często w kontekście trenu pojawia się temat funkcjonalności. Właśnie. I wiem, że ty też od razu się tego boisz. Natomiast tren można w dowolnym momencie sobie podpiąć. To powoduje, że suknia jest równej długości, zarówno z przodu, jak i z tyłu. I wtedy naprawdę nie ma żadnego problemu z poruszaniem się, z tańcem, z krążeniem po sali, przy rozmowach z gośćmi. Naprawdę ta suknia nie będzie Ci sprawiała kłopotu. No i wyglądasz w niej, wow. Piękne są te zdobienia, no nie mogę się napatrzeć, no po prostu... Chciałabym mieć wcześniej ten ślub. Sukienka zachwyciła mnie od samego początku. Przepiękna. Słuchaj, ona, zobacz, wbrew pozorom jest bardzo zakryta. Zobacz, to masz długie rękawy, tutaj jest wszystko zabudowane. Ale mimo tego jest super lekka. Czujesz to, tak, że to nie jest absolutnie suknia, która nie przytłacza. Nie przytłacza ani swoją objętością na dole, ani tymi długimi rękawami. To wszystko jest wykonane z tak delikatnych, transparentnych tkanin, że po prostu ona wygląda jak chmurka. To prawda. Się w niej czujesz, I tak się w niej czuję, dokładnie. Księżniczka. Prawdziwa księżniczka. Ja mam w głowie jeszcze jeden dosyć szalony pomysł. Chciałabym Ci pokazać coś zupełnie niestandardowego. Ty masz tak wyjątkową urodę, że wydaje mi się, że to może być ciekawe. Ola wygląda wspaniale i ja jej naprawdę współczuję, bo wybrać spośród tych sukienek to będzie prawdziwa łamigłówka. Żeby jej nieco ułatwić to zadanie, zaproponuję jej zupełnie wyjątkowo czwartą suknię,
która nie wiem, słuchajcie, naprawdę ta suknia to jest ryzyk fizyk. Albo się zakocha, albo od razu odrzuci. Tego się nie spodziewałam, ale jest przepiękna. Jest naprawdę przepiękna. To są rękawy, o których ja marzyłam. I zobacz na te kolory. I te kolory, których się w ogóle nie spodziewałam, że mogłabym w tym dobrze wyglądać. Nie jest to na pewno coś, czego mogłabym się spodziewać, ale przepiękna jest ta sukienka. Naprawdę delikatna, dziewczęca. Wyglądasz jak z bajki po Dokładnie. prostu. Dokładnie, znowu jak księżniczka. Mam motylki w brzuchu i wszędzie. Jestem zachwycona. Oczywiście, ja wiecie, nie mogę jej tak zasugerować i pokazać, Jezu, wybierz tę. Ale no jest po prostu zjawiskowa. Ja widzę, że ty dobrze się czujesz jednak w tym kroju, prawda? Tak. Chciałbyś odciętą talię i jednak więcej objętości na dole. Tak właśnie na to wychodzi. A to zielone ombre? To zielone ombre jest właśnie przepiękne, naprawdę. Dodaje takiego uroku tej sukience. Myślę, że gdyby taki dół był zwykły biały, to nie byłoby to. A naprawdę jest niespotykana sukienka. Myślę, że jakby tak bym wyszła na swojej ślub, to... Wszyscy byliby w szoku. Czy myślisz, że to jest suknia, która do ciebie pasuje? Ona trochę odzwierciedla to, jaka jesteś? Myślę, że tak. Jest taka dziewczęca, delikatna. Piękna jest. I ma piękny dół, naprawdę ten zielony kolor. A jeszcze u nas na weselu mają być elementy mchu i paproci. Więc jakby... Jezu, tego nie wiedziałam, ale to brzmi bomba! No, to jest całość wtedy. No po prostu... Ta sukienka wtedy po prostu sama przychodzi. Trochę wyglądałam w tej sukience jak taka pani wiosna. Im dłużej patrzyłam na tą sukienkę, tym bardziej wyobrażałam sobie siebie jako pannę młodą w zielonej sukience. Olu, na pewno to jest bardzo odważna propozycja, no dlatego jest. Ja ci dam trochę czasu na zastanowienie się, na podjęcie tej najważniejszej decyzji. Przymierzyłaś 4 suknie, każda była totalnie inna, każdą obroniłaś i w każdej wyglądałaś pięknie. To jest pytanie, która spowodowała u ciebie szybsze bicie serca, którą poczułaś najbardziej? To będzie ciężki wybór. Która cię wzruszała i w której czułaś się po prostu wyjątkowo. Teraz czas na metamorfozę, serdecznie się na nią zapraszam i widzimy się w finale. Super. Dziękuję. Dziękuję. Królowo. Ta suknia Olę zaintrygowała, zaciekawiła, pobudziła wyobraźnię. Ona jest odważną panną młodą, która mogłaby się na nią zdecydować. Ale czy się zdecyduje? Tego nie wiem. Na finał zobaczmy, na którą suknię ślubną zdecydowała się Ola. Olu, zapraszam. O matko! Jest naprawdę wyglądam jak pani wiosna. I to w lipcu będzie wyglądać. I to w lipcu, jak pani wiosna. Jejku. No pięknie, po prostu całość tak pięknie współgra. No sukienka, makijaż, włosy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jesteś po prostu jak wyciągnięta księżniczka z bajki i zostawiona tutaj u nas na tym podole, ale wyglądasz po prostu...
Boże, tak się cieszę, że to jest ta suknia. Ja też, naprawdę. Na początku spodobała mi się, ale nie rozważałam jej jako swojej sukni ślubnej, ale... Ale to był po prostu bardzo dobry wybór. Jezu, to jest obłęd. Ja ci tak gratuluję tego wyboru. Po prostu jest cudny, wspaniały. No a ty... Twoja uroda, to wszystko razem tworzy przepiękną całość. Jestem bardzo z ciebie dumna. Dziękuję. Ja z siebie też. Czy to był stres, czy dobra zabawa dziś? To było dużo bardzo dobrej zabawy i na koniec trochę stresu. Znowu. Bo nie wiedziałam, jak będę wyglądać. I jak jest? Super, naprawdę jest. Lepiej niż się spodziewałam. Jest mega. Takie wyjątkowe suknie ślubne, takie niespotykane modele, takie perełeczki. Oczywiście znajdziecie tylko u mnie w Concept Store. Jeżeli chcecie przeżyć tą wspaniałą przygodę, którą przeżyła Ola, to oczywiście zapraszam Was serdecznie do mnie. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!